Tradycyjnie, sobota, chwila relaksu, lokalny złom. I co tutaj mamy? No, mamy okap chromowany i dwie takie oto sztywierki. Jedna makita i tak jakby przekładnia cała. Ale powiem szczerze, nie chce mi się tego sprawdzać nawet. Nie wierzę, że ktoś dobrą wyrzucił z obciętym kablem. Na pewno jest rozwalona. Okap, gdyby nie ten jeden problem, to byłby nawet cały. A nie, no jest tutaj pogięty. Więc do kuchni nikt tego nie założy. Ale jakby ktoś sobie wymyślił, żeby zrobić jakieś stanowisko do spawania, to jeszcze by coś z niego było. Idę szukać dalej. Tak oto ładnym stanie kosiarka Ania. Nie wiem, z którego to może być roku budowy. 96. Ale widać, że mało używana. Ciekawe, czy w ogóle silnik niby się obraca. Ale pewnie ktoś go ukopcił. Nie wierzę w cuda, że on jest całkowicie sprawny, ale jest niezmęczony. Jak ktoś lubi takie young timery, to tutaj jest i masz 900 W. Wow, kosi wszystko. No nic, ale ona tu już stoi od dłuższego czasu, nikt się nie skusił. Nie wiem czemu, czy to nie ma fanów lat 90. Myślę, że ktoś mógłby się nią ucieszyć, bo naprawdę jest niezmęczona. Tutaj widzę, że ktoś sobie odłożył sportowe zegary i od Seata jakiś remote control. Pewnie komuś było to potrzebne. O, tutaj jest reszta tego sprzęta. Czyli niewiele zostało. Chłopaki rozkręcają ostro. Rafał znalazł oto takie koło. A co w nim unikalnego w tym kole jest? No nic konkretnego, no. Ale co, one jest stare? Czy od jakiego? Stare jest. Od jakiego to jest roweru? Ciężko powiedzieć. Na jakieś lata? Mniej więcej? No jak od ZZR. Rower ZZR. Myślisz, popularny, że to może być to? A pokaż tą. Rower się nazywa popularny, tak? A to? Co to za element? Blachę ktoś dołożył. Nie wiem po co. Jakiś patent, inwencja twórcza. Tak. I co? Bierzesz je? No bo jak ze szprychami, to w miarę proste. No. Chyba, że machnięte. Albo machnięte. No to w cuda nie wierzę, że ono będzie idealne. Chyba jest krzywe. Wiesz, ktoś się po nim przebiegł albo przejechał? Tu jest coś nie tak. Może lepiej tamto. A co, brakuje ci do rekonstrukcji takiego koła? No zapas. No jest machnięty. Cholera wezmę, a to jest krzywe. I potem będzie... To wyprostujesz sobie. Nie wyprostuję tego. To szukaj drugiego. No wezmę tamtą tutaj. Jakby się ktoś mocno napracował i się zgrzał, to część odzieży wierzchniej może sobie tutaj powiesić na takim oto wieszaku. Tutaj jeszcze widzę, leży bęben od drugiego końca ośki od przyczepy, którą to bodajże w pierwszym odcinku wyszarpałem stąd. W sumie to mam czop od niej. Ale waży to od jasnego groma. Złom staniał. Leży tu już 2 miesiące tutaj. Felgi nie ma. Ktoś szpilki wziął i poobcinał palnikiem. Jakoś tam strasznej ochoty nie mam, żeby to kupić. Na razie nie potrzebuję. Niech sobie jeszcze poleży trochę. W czeluściach znalazłem taką oto skrzynkę. Prawdopodobnie do sterowania, znaczy na pewno do sterowania podnośnika jakiegoś warsztatowego. Trochę tutaj w środku jest styczników. W sumie nie ma nic. No, na 100%. Podnośnik taki kolumnowy. Dwu albo cztero. Na pewno ze sterowaniem takim elektrycznym. No trochę tu jest tego. Ale ja tą skrzynkę już tutaj widziałem wcześniej. Ktoś ją położył i tak sobie leżała pod płotem. O, tu jest schemat, ale proszę bardzo.
Tu jest oto schemat elektryczny. Można sobie zrekonstruować, jakby ktoś chciał. Nie potrzebuję tego. Niech sobie to... O, proszę bardzo. Z serwisu Renault. Odkładam to z powrotem. Jak ktoś sobie odłożył, to niech se weźmie. A ja na razie tego nie potrzebuję. Niech sobie leży. Tutaj taka ciekawostka pneumatyczna. Reduktor ciśnienia. Taki element. Nie mam pojęcia, do czego to może być. Ktoś coś buduje z pneumatyki. Może na jakichś siłownikach pneumatycznych. To jeszcze może by to wykorzystał. Tam obok kubek z nierdzewki. A tam stojak na dwa rowery. Ale lekko powyginane. No to wygląda ciekawie. Nie mam pojęcia, co to może być. Może ktoś z was wie. Jak będziecie wiedzieli, to napiszcie. Bo pokażę to z każdej strony, jak to wygląda. Tutaj na pewno jest jakiś regulator, jakiś reduktor ciśnienia regulowany. Tutaj ewidentnie się zwiększa napięcie sprężyny. Z jakąś membraną w środku. Sobie wziąłem na wzór taki profil, bo to jest akurat łącznik. Łącznik profilu do odłącznika od stacji i on jest uszkodzony. A tu dorwałem dwa takie profile z nierdzewki, ale niestety jest jeden mocno pogięty. I tak mniej więcej to pasuje. Trzeba go lekko przerobić, ale to rok na pewno jest nierdzewka. 100%. Szkoda, że ktoś go tak wziął i bezczelnie to pogiął. No chyba wezmę je. Nierdzewka to się może przydać do czegoś. Ja tutaj nie przeżywają za to jakiejś astronomicznej kwoty. Także zabieram. Może wykorzystam do tego elementu, ale wiercenie tej nierdzewki też nie należy do delikatnych. Trzeba się trochę namordować, przy tym oleju nalać, żeby to powiercić. O, zobaczę. Tak czy siak je wezmę, a może znajdę taki gdzieś w ocynku. I co, Rafał, ta felga już jest prosta? Już masz od razu ładny kolor machnięty na niej. Ten środek, patrzę, że on jest taki grubszy, cholera. To chyba dobrze, będzie mocniejszy. No właśnie o to chodzi. Ale to? Te defekty blacharskie? Byś klepał felgę? Nie. Ja z kolei, tutaj z kolei jako ciekawostka leży sobie taka lampa industrialna, bardzo fajna. Aluminiowa, polska. W środku jest jakiś transformator. Nie wiem po co, ale jest. O, tu też coś jest, jakieś monele elektryczne. A, dobra, bo już wiem co to jest. No, przy tej skórze ma taką specjalną żarówkę. Nawet jest do tego szkło. Takie fajniackie. Jakby ktoś chciał zrobić sobie jakąś knajpę, czy jakąś halę w stylu industrialnym, to po prostu jest tutaj. Są wszystkie zasoby, żeby to uczynić. O, taki dokładnie typ lampy. Ona nie jest jakaś strasznie zabytkowa. Rafał dalej koło przeżywa. I co? Z jednej strony miski nie ma, a z drugiej strony ktoś podkładkę wsadził. No to chyba... Chyba też miski nie ma. To dobrze czy źle? Łożyska. No nie dobrze. Ja się na rowerach nie znam. No ja się znam. Nie ma co. To dużo wody. Czyli wymieniasz na inne. No to jeszcze parę ton jest do przejrzenia, to na pewno znajdziesz tam kilka innych kół. No mi się podoba ta lampa. Fajnie wygląda. Ale jednak u mnie nie ma dla niej miejsca. Ktoś inny będzie się cieszył. Albo huta. Komputer firmowy. Dell. Ale patrzę, że ktoś wyciągnął już procka ze środka. Jako główne źródło złota w tym komputerze. Tu jakiś kabel SATowy jest.
kabel satowy mógłby się przydać jeszcze. Może nie jest jakoś tam mocno zmęczony. No. Z procka można by złoto wyciągnąć. A tu już nie ma z czego. Już złoto zostało wybrane z tego oto egzemplarza. Słuchajcie, jestem niepoprawnym optymistą i zastanawiam się, czy by nie zabrać jednego z tych kompresorów do domu w nadziei, że one mogą być sprawne. Chociaż tutaj niestety one są otwarte i mogła się zebrać w środku nawet woda, ponieważ te rurki patrzyły tak sobie do góry. Ale gdyby ten kompresor, który z nich był sprawny, no to mógłbym po prostu wykorzystać go do mojego uszkodzonego suszacza, o którym tam film jest tam trochę niżej. No i tak się zastanawiam, który lewy, prawy, na tego Benz. Dobra, bierzemy prawy. Jak się okaże, że jest uszkodzony, to po prostu wymienię go na lewy, bo tutaj mam taką możliwość. No, może będzie działał. Jak wrócę do domu, to zrobię testy. Czy to chociaż w ogóle pracuje na sucho, bez czynnika. A tu taka ciekawostka. To jest sprzęt kinowy. Lekko niekompletny, ale było normalnie jakieś kino tutaj. Pamiętam w szkole jeszcze podstawowej, jak z takiego sprzętu wyświetlano nam krzyżaków. Akurat krzyżaków zapamiętałem, bo pewnie było więcej takich rzeczy. O, tu jest drugi. On jest bardziej kompletny, ale nie, no optyki nie ma. Gdzieś widziałem do tego jakiś zasilacz, ale już nie ma. Tu jest jeszcze kawałek czegoś do tego sprzętu ze starego kina. O. No niestety wszystko zmęczone. O, koło tekstolitowe chyba tak wygląda. Pewnie żeby nie hałasowało podczas projekcji. No, to było coś kiedyś. Taki film obejrzeć z takiego sprzętu. A tu mamy piłę typu moja, twoja. W całkiem niezłym stanie. Tylko to trzeba dwóch operatorów, a ja jestem jeden. To tak trochę słabo byłoby samemu nią piłować. Więc niech ktoś inny sobie ją zakupi. Pokazuję jako ciekawostkę. No więc pojechałem jeszcze na ten złom, na którym byłem ostatnio. I kupiłem ten drut, który zostawiłem wcześniej. Ten drut okazał się jednak jedynką, a nie 0,8. No i kosztował 35 zł, bo było go 7,5 kg. Z tego złomu mniejszego zabrałem takie dwa profile ze stali kwasoodpornej. No jeden mocno zagnieciony, ale to jest tak pancerny materiał do różnego rodzaju rzeczy, więc nawet można jako jakieś krótkie wzmocnienie zastosować. Natomiast tą sprężarkę, którą zabrałem z tego punktu przed chwilą, no niestety pomimo tego, że po zlaniu oleju nie było widać wyraźnych śladów wody, w sensie, no, żeby ta woda napłynęła do kompresora, tam wilgoć to on ma na 100%, to nie ma się co łudzić, bo on absorbuje jednak wilgoć, natomiast no, kompresor nie chce wystartować. No ale dogadałem się tak, że mogę go wymienić po prostu na inny i w poniedziałek to uczynię, może któryś będzie działający, a jak nie, no to trudno, nie ma wielkiej straty. Także na dzisiaj to wszystko. Dzięki, cześć, do zobaczenia.